Hello everybody, this is me. Subscribe me first, but we will call the... kurwa. Nie no, dobra, mamy questa, no. Odpraw rytuał, żeby wszyscy się poszli się spać. Zajebię tego psa. Obiecuję. Nerwuje mnie ten flash. Serio, no ja bym to mówił, ja to zabiję kiedyś, nie? Nie wiecie, jak on wkurza, nie? Ale myślę, że i tak ten zamek sobie ogarniemy, nie? Bo w sumie... Czemu nie? Nie wam powiem, nic nam się... To chyba nie było w zamyśle twórców, żeby takiego glitcha ogarnąć. W sumie błąd, nie? Mały. Bierzemy najmniej wytrenowanych wojów. Czyli tych, że tutaj przez przypadek, nie? O, czyli ty na przykład. Nie, tu już jesteś pod... A w sumie ten się pod jedynką, nie? Stawmy czoło. W sumie wszyscy tutaj, nie? Słucham i czynię. Musimy w sumie, mogliśmy prędzej coś. Niech tak będzie. Tu tam coś jest, widzicie? Tam jest jakaś kurde. Zamiany w co? Niedźwiedzia, krowę, no i wilka mieliśmy mieć, nie? To w sumie możemy wziąć sobie kolejnego typa. Nawet nie ma drugiej tej, drugiego poziomu. O. To chodź tu, na tryg głowy. Wilk też tam już leci, nie? Oni przelecą mnie przez środek, jo. One by miały pierścienie szochron na przykład, bo mogą mieć pierścienie, też mogą zakładać. Przecież to są magiczne jednostki, prawda? To pierścienie mogą mieć też. Nie, że ten trik to jest absurdalny i powiedzą, psujesz tą grę. Tę grę, zacznijmy od tego, tę grę. Zbierzemy kogoś. Ale ja lubię psuć gry. Lubię korzystać z gliczy. Na własny użytek oczywiście, no. I teraz tu samych tych. Okej. Okay. Siedmioro idziemy tutaj. Udajmy się do jaskini. Kepę. Dyscyplina. To lubię. Ty nie chcesz iść żyć, tylko zrobić to, co musisz. No. No i jeszcze... On ma dwa... On te, to jest też tank. No, to jest gówno, no. Wilczek tu. Niedźwiadek prosimy tu. A krówkę prosimy tu.
I jak ja to miałem wejść? Chyba frontowym wejściem, nie? Tutaj miałem wbić sobie. Że tutaj bym miał taki teleport, co? Musi mówić, że miał teleport, ale nie jestem pewien, wiecie? Jestem na przykład. Nie mów, że na środku. Pa. Ja, o mój bliet. Pa. Oczywiście. Już. Będzie jak każdy. Musimy powiedzieć, gdzie jest... Where is the... Aha, button. Będzie jak rozkażesz. I Elohere. Wspaniałe. Te detale. A jaki wygodny. Smog mi nie straszny. Teraz szybko uchodźmy, nim to hultajstwo się pobudzi. Poczujcie smak żelaza. Nie, tak go psa kiedyś zajebie, naprawdę, to obiecuję. No kurwa, to jest chyba już specjalnie to robię, nie? Czekajcie, chyba pauzę zrobię, wiecie? Już... Już jesteśmy w lotem. Powiem wam tak. O lol, kurwa. Nie, oni to już robią specjalnie, kurwa. Zjedliśmy jednego, tak? Nie najgorzej. Za rok już tego nie będzie, kochani. Się przeprowadzam pewnie, więc... Będziecie musieli poczekać za rok z filmami. Przyszłym roku. Bo pewnie się przeprowadzę do Bydgoszczy. Ja będę mieszkał, więc jak ktoś jest z Bydgoszczy, to... Proszę, zapraszam do mnie. I sobie kupię sprzęt nowy. Jak już mówię z góry, nie? Tak, z Ziemniksem jasno, coś możemy nagrać. W sumie chcę nawet nagrać, nie? Z nim, no. Z nim się fajnie nagrywa, nie? Wróg się zbliża. Ju, bueno. Oj, kurwa. No i do wyjścia, nie? Teraz już. Mów głośniej, bo nie słyszę. O
kurwa. Ich pojebawszy. Dobra, to zajebiepta ich. No w sumie najgorzej, nie? By nie patrzeć. Dużo nie potraciliśmy tych jednostek, nie? To można przejść, nie? Chyba. Ten miecz ucisza na zawsze. Po prostu jest otwarcie tych bram, może by się same zamykały. Wróć do mana. A teraz ta droga. Ogólnie nie jest źle, nie? Ale tego chyba nie może nikt chyba ubrać, nie? Tego. Na twój rozkaz. Już... Nie wkurwcie się, ale ja to muszę sprawdzić, nie? No chyba nie może brać. Bodajże on jest taki, że nie może... Jego nikt... Nie, no właśnie. Nie, nie może wziąć. Nie. No nie mogę się powstrzymać, kochani. Chciałem to sprawdzić, czy na pewno nie może wziąć. Bo chemik jest spokojny. To jest przejście na jedną kratkę. Jest przejście? Nie, jednak nie. Zdaje. Wybiliśmy wszystkich w zamku na spoko, nie? Rycerzów było też tylko spoko. Wybiliśmy do zera. Jak tą grę można ładnie tutaj wszystko ojemy. Można ładnie tutaj ogarniać sobie, nie? Nie podejrzę, chyba tylko jeden będzie mógł wrócić. Niestety. Zaklęcie zadziałało. Doskonale. No nic jednak twa radość, rycerzyku. Bez smoczego miecza nic nie zwojujesz. Wjeżdżaj na przystań za cmentarzem. Przepraw się na Krowią Wyspę. Tam szukaj. Jeśli Bóg God przychylnie na cię patrzy, może miecz zdobędziesz. Mam płynąć sam? Łódź zbyt mała, pomieścić wszystkich nie zdoła. Nie obawiaj się jednak. Nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo. Łódź zbyt mała, chociaż dwóch dajcie mi. Kurwa, dwóch chociaż. Albo trzech, o to sobie wezmę dwóch rycków. I może do tytery możemy sobie iść jak chcecie. Proszę. Smutno, że was zostawiam. Mam najlepsze perki. No mam najlepsze perki. To ja idę, nie? Pa, pa. Proszę. Chyba te trzy poszły. Proszę. Kurde. Witaj, książę. Oczekiwaliśmy twego przybycia. Wieści szybko się rozchodzą. Wiemy, po co przybywasz. Zaiste szybko wieść się niesie. Macie więc miecz, który przed smoczą łuską się nie ugnie? Miecz jest na naszej wyspie. Znajdziesz go pomiędzy dwoma jeziorami. Zatem mogę go wziąć? Och, książę! To byłoby zbyt naiwne.
Nad mieczem ciąży klątwa Astalabusa. Każdy, kto go dotknie, natychmiast krowią postać przybiera. Zmienia się w krowę? Tak właśnie. Dusza jednak pozostaje w takim nieszczęśniku ludzka i zdolność mówienia wraz z nią. Stąd te wszystkie gadające krowy. Nieszczęśni, blaskiem miecza oślepieni, niecierpliwie zdobyć go próbowali. Jak tedy klątwę mam pokonać? Miecz zdobyć, a w kombajn mleczny się nie zamieni. Kombajn mleczny. Pod wyspą lochy straszliwe znajdziesz. Mnogość w nich pułapek i potworów okrutnych. Zaś na końcu labiryntu grób Astalabusa stoi. Kto tam dotrze, klątwę przełamie i miecz posiądzie. Wtedy i my do własnej postaci powrócimy. Ciężka przeprawa mnie czeka. Nieustannie tylko potwory, wampierze, strzygi. Żeby chociaż jakaś dłoń pomocna w robieniu mieczem wprawna. Pójdą z tobą nasi obrońcy. To ci, którym z klątwą najdłużej przyszło się zmagać i całych ich nie dosięgła. Dzięki wam. Wkrótce klątwa zniknie i do swych dawnych postaci wrócicie. Obyś do celu szczęśliwie dotarł, książę. Niech bogowie czuwają nad tobą. Jest zbyt piękne. I minotaury jako kumple. Nie sprostałeś zadaniu, książę. O kurde! Powiem wam, że jestem delikatnym w szoku. Oj, sorry, za to pytanie. Wiem, już byliśmy przy tym. Jestem, mówiąc szczerze, trochę zawiedziony tym. Niby tu jest, w sumie to nie jest takie trudne, kurwa, no nie wiem. Za dużo jest tu tych krów. Spoko. Nie próżnujmy, czas nagli. A, to jest to, dobra, nie pamiętam, jest. Pojebana misja. Fakt faktem i tak będziemy mieli później wszystko otwarte. Oni są słabi. A mnie dziwi, że minotaury mogą spać. I raz, i dwa. No, tam gdzie my byliśmy. Znowu ten pierdolony plaż. Czekajcie. Będę robił pauzę co jakiś czas, nie? Się tak prawie nie wkurwiał. Bo to już jest zrobione specjalnie mi na złość, nie? Czas na... Prawdy? W porządku.
za chwilę wyłączał mikrofon, nie? Jak będzie za dużo niepotrzebnych rzeczy, będą myśli tych dźwięków, które nikomu nie są do szczęścia jako niepotrzebne, nie? No, fakt faktem, to ja nagrywam, a oni tylko przeszkadzają, ale nie mówię wam. Ostatni rok, nie? Się tak męczę i pierdolę, idę na swoje, nie? Dobra, mamy to. Ciekawe, czy oni mogą wziąć tarczę. W sumie powinni móc wziąć tarczę, jeśli to są bandyci. Bandyci mogą wziąć tarczę, oni mogą? Ta gra mnie zaskakuje, naprawdę. Ta gra mnie zaskakuje. O! Widzieliście? Minotaur nie może wziąć tego. Może wziąć. Jezus. Nie może wziąć grzybka, który go leczy. I też jest strzyga. Jest. Właśnie, ona tu pewnie przyjdzie, nie? Tsunami, kurwa, kapta. Jeden nie śpi, to dobrze. A ile one mają już HP? 840, szybko nie wzrasta. Mirko ma kurwa mniej. Nie, Mirko ma 94 ochrony już, lol. Okej, lecimy dalej. Nie, prędkość tych kochasiów jest bardzo mała. Okej. Nie zgadnę, trzeba iść w dwie strony, no. Na zasadzie... Na zasadzie ten kochany labirynt, kochany. To jest coś, ten zajebisty labirynt, którego ja nienawidzę, no tutaj. Jedna z najgorszych misji... Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne, twórcy gry. Jesteście z siebie dumni? Bo ja zwys nie. Bo to nie było śmieszne. Zaczynam się wkurwiać. Fuj, najebiecie mu. Ile ci brakuje? 800 punktów, ja jebie, nie? Ci kurwa szalony i zły, nie? Podka siły.
Zapomniałbym o magicznym butonie subskryb. O lol. Miło mi się zrobiło, fuj. Dziękuję twórcy gry. Nie no, grę uwielbiam, spoko. Tylko takie w sumie chodzenie tam i z powrotem, nie? W tej misji akurat jest bardzo widoczne, nie? Też nic nie mam do tego, nie? Bo spoko to jest. W sumie już prawie koniec, już mamy prawie to co... No, prawie jesteśmy na miejscu, nie? Na Krowiej Wyspie. Krowiej Wyspa fajna w sumie. Spoko. Nasz wesoły protagonista Mirko jest... ma możliwość zdobycia nawet... siódmego levela. Teraz ma szósty poziom doświadczenia, nie? Hello, Mac. Nieszczęsny, cóżeś uczynił? Klątwę twoją straszliwą zdjąłem, podły Astalabusie. Naiwny! Nie klątwa to była, zacz zaklęcie ochronne! Potwory maści wszelkiej na wyspie trzymało. Wszystko stracone zło, które tyle lat w jarzmie trzymałem, rozpełznie się po świecie. Jakie potwory? Przecież na wyspie krowy same były. Te kilka szkieletów w lochach w pył obróciłem raz, dwa. W krowiej skórze magia moja potwory trzymała. Teraz wolne są i z wyspy niechybnie uchodzą. Oszukały mnie, podłe niecnoty. Powiedz, co mogę zrobić, aby zło odwrócić? Dobądź smoczego miecza, który na wyspie ułożą, i nim potwory zgładź. Jeno on i siła w nim magiczna zaklęta dokonać tego może. Zanim na wyspę wrócę, potwory w dal ujdą. Droga przez labirynt długa, obłądzić łatwo. Tym ja się zajmę. Zaklęciem na górę cię przeniosę. O resztę sam postarać się musisz. Biada nam wszystkim. Jeśli choćby jeden przy życiu ostanie. Bywaj, Astalabusie. Szykujcie się, bojowie. Wróg nadchodzi do prawdy. Spierdalaj, spierdalać. Możecie nie wiedzieć, ale miniatury potrafią przechodzić przez wodę. Co jest bardzo wyjątkowe. Nikt tak nie potrafi, jak oni przez wodę przechodzić. Jeśli chodzi o potworki dostępne tutaj. Tyk, tyk. Okej. Ale ich tu jest ucajebana. Że mnie nie obeszły, nie? Z wszystkich stron. No co ty? Stop, będziemy 300! Kolejny level jeszcze będzie.
Easy level kolejny będzie. Easy, my friend. Bo jeszcze mi kurwa zdechnie, będzie przypomnę. Udało się. Brawo, chłopcze! Mężnym sercem i silnym ramieniem dokonałeś tego, czego ja przed laty dokonać nie mogłem. Zło z krowi wyspy nie będzie więcej zagrażać światu. No to czas do domu. Jeszcze jeden jaszczur czeka na posmakowanie tego ostrza. O Jezus, mi się zapomniał. Zapomniał się. Wrócimy do tego i wtedy zakończymy odcinek na tym w sumie, nie? Wiecie, że minotaury mogą pod wodą chodzić? Bodajże. Jest taka, niby mogą pod wodą chodzić. Muszę to sprawdzić w sumie. Na wszystkie dęby udało ci się wystrychnąć sobie pana na dudka. Zdobyłeś hełm, panie. A nie jeno sam hełm. Dopłynęliśmy do pewnej bardzo dziwnej wyspy. Tam miecz, co smoczą łuskę się czepono, nalazłem. Krowia wyspa. Udało wam się odnaleźć krowią wyspę. Toż wspaniale. Tym mieczem łeb gaciny w mig odrąbiesz. Wieści jakieś masz, przyjacielu? Ludkowi dobrze się żyje, zali znowu jakieś upiory rozpędzić trza. Nie upiory, olbrzymie. Mości rycerzu Mirko, do tej pory przyjazny zaczęły grody nasze napadać i grabić. Wioska ich niedaleko stąd. Silne i bitne do stworzenia. Bacz więc, panie. Olbrzymy, powiadacie? Wbrew pozorom, nie są takie głupie. Skoro za gwałt się biorą, powód tego być musi. Pójdę tam i sprawę wyjaśnię. Niech cię wszelkie bogi w swej opiece ma. Ale to w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepełko, cześć!